Dzisiaj, 9 maja 2020 roku, 75 lat po uwolnieniu Europy z nazizmu, który zniszczył cywilizację europejską na dziesięciolecia, 70 lat po deklaracji Zjednoczonej Europy Roberta Schumana, nie tylko czcimy historię, bierzemy też przyszłość w swoje ręce. Pora spełnić obietnicę Europy i wrócić pamięcią do założycielskiej idei projektu Zjednoczenia Europejskiego. Wszystkich, którzy w tej chwili znajdują się w Europie, uznajemy za obywateli Rzeczypospolitej Europejskiej. Bierzemy odpowiedzialność za uniwersalne dziedzictwo Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i ślubujemy, że ją na tym kontynencie wreszcie urzeczywistnimy. Mamy świadomość, że Europa zawdzięcza swoje bogactwo uprawianemu przez wieki wyzyskowi innych kontynentów i uciskaniu innych kultur. Dlatego dzielimy się naszą ziemią z tymi, których z ich ziem wygnaliśmy. Europejczykiem jest ten, kto chce nim być. Rzeczpospolita Europejska to pierwszy krok na drodze do globalnej demokracji. Europa państw narodowych poniosła klęskę. Idea projektu Zjednoczenia Europejskiego została zdradzona. Rynek wewnętrzny i euro pozbawione dachu politycznego łatwo padły łupem neoliberalnej agendy, sprzecznej z ideą sprawiedliwości społecznej. Trzeba zdobyć władzę w instytucjach europejskich, by kształtować wspólny rynek i wspólną walutę we wspólnej demokracji europejskiej. Bo Europa to łączenie ludzi, a nie integrowanie państw. Zamiast suwerenności państw głosimy suwerenność obywateli. Rzeczpospolitą Europejską budujemy w oparciu o powszechną równość polityczną, bez względu na narodowość i pochodzenie. Konstytucyjnymi filarami Rzeczpospolitej Europejskiej są miasta i regiony. Nadszedł czas, by kulturowa różnorodność Europy rozkwitła wreszcie w politycznej jedności. Rady Europy już nie ma. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Europejski. To on wybiera rząd europejski, w jednakowym stopniu odpowiedzialny za dobrostan wszystkich obywateli. Niech żyje Rzeczpospolita Europejska!